ciekawa rywalizacja. No i z numerem 10 kolejna ze Szwedek, ta bardziej utytułowana, Anja Persson. Anja Persson, która znana jest z tego, że potrafi zaskakiwać waleczna niebywale. Ach, tu nawet widać na tym płaskim odcinku, proszę zobaczyć, jak ona szuka prędkości, jak ona bardzo nisko prowadzi narty, siedząc na tyłach. Ona również miała już wiele kontuzji. To właśnie te ogromne obciążenia są powodem kontuzji kolan. Przechodziła również operację kolan, ale niewiele jest takich alpejek, z przykrością muszę powiedzieć, które uniknęły kontuzji, którym udało się startować wiele lat w Pucharze Świata na trasach, które są tak przygotowane. A ona tutaj pojechała bardzo blisko, ale mam wrażenie, że tak przytrzymuje trochę w tym skręcie, znając ją, jaką łatwość ma przechodzenia z tego skrętu w skręt szybko, właściwie niewidocznie, to tutaj za bardzo przytrzymuje na bramkach, no i jedzie blisko, bliskim korem, ale wydaje mi się, że tak trochę asertywnie. No, zobaczymy. Strata była dosyć spora, ale Anja Persson, która zapowiedziała, że w 2010 roku prawdopodobnie zakończy karierę, że te igrzyska to będą jej ostatnie i że zamierza wygrać medale na igrzyskach i oczywiście medal Pucharu Świata, co udało się jej już oczywiście też wiele razy. No i widzimy teraz szczęśliwą Denise Carbon, która jest na prowadzeniu przed Manuelą Mölk, Tanią Pulkkinen i najlepsza z Austrii.